No ja sobie tak pomyślałem, że mogę powiedzieć halo! Dzień dobry wieczór! Ale to nie miało być 2 minuty! Jak to nie? Ale to miało być Q&A! To ma być Q&A? Bo to, co przed chwilą zagrałem, to było ustawione. Powiedzcie, że nie wpadliście na to, to będzie mi miło. Dzisiejszego Q&A robię w podziękowaniu za to, że jest was już 50 tysięcy! Ja wiem, podniecam się, ale przechodzimy do waszych pytań. Emil Kraus, Iwunia natknął Sharpie, a Iwunia ciebie. Kto następny? Oj, jestem twoją muzą. Przepraszam, muza kojarzy mi się z taką nagą kobietą, która siedzi na leżance i sprawia, że my czujemy się tak lepiej robiąc coś, tak? Z całym szacunkiem, Iwunia, kocham cię jak siostrę, ale ubierz się i idź z tej sofy! Jakbyś musiał przeprowadzić się do innego kraju, to jaki byś wybrał? Jaki kraj bym wybrał? Chyba który kraj bym wybrał? Kiedyś udało zdobyć mi się obywatelstwo francuskie i właśnie z tego powodu no chyba do Francji, ale jest jedna rzecz, której we Francji nie zdzierżę. Języka francuskiego ja cały czas nie rozumiem, jak można mówić w tym żabojackim kurcze języku. A poza tym, jak jedziesz do Francji i chcesz się dogadać po angielsku, powodzenia! No ja popełniłem ten błąd i jadąc do Francji nauczyłem się jednego zdania. Je ne parle pas français. Do you speak English? Czy jesteś za legalizacją marihuany? Nie mi to świeżbi, nie mi to wisi, po prostu no mam to gdzieś. Chcesz? Palisz, to jest twoje życie, rób sobie z nim co chcesz. Ale ja tego nie biorę, ale tak naprawdę jak widzę, jak ludzie potrafią sobie zniszczyć życie różnymi używkami, to mam ochotę zakazać, ale w tym momencie powinniśmy zakazać wszystkiego, nawet nagrywania filmów, bo nagrywanie filmów też uzależnia. No serio? Co uważasz o programach typu Talent Show? Popierasz myśl, że to jedna wielka ustawka? Programy Talent Show i ich wielcy uzdolnieni artyści. Pewnie, że ustawka, przecież telewizja to jest okłamywanie rzeczywistości. W telewizji, słuchajcie, nie sprzedaje się ktoś, kto ma bardzo ładny głos, tylko sprzedaje się ktoś, kto po prostu fajnie się sprzeda. I taka niestety brutalna prawda, ale czyja jest to wina? Nasza, konsumentów, bo takie my mamy potrzeby i koniec. Wyobraź sobie, że internet przestaje istnieć. Co teraz? Wyobraźcie sobie teraz świat bez moich filmików. Świat byłby taki szary, ponury i taki niefajny, nie? Nie byłoby dzień dobry wieczór. Świat byłby taki smutny, taki przygnębiający. Wracasz do domu zmęczony z pracy. Pierwsze co robisz, idziesz do łazienki się umyć. Wchodzisz do niej, a w wannie leży goły chocolate milk. Co robisz? Co ja robię? Wypiątek, nie przeszkadzaj sobie, ja się umyję. Spokojnie. Tylko pytanie zasadnicze. Co on kurwa robi w tej wannie? Ile ważysz? A na ile wyglądam? 120. Nie no, tylko 95. Co byś zmienił w polskim rządzie? Po pierwsze, wszystkie te świnie, które siedzą na tych stołkach i tak żrą z tego koryta. Po drugie, sam bym tam wszedł. Po trzecie, pobierał ich całą pensję i zarządzał państwem. Wszyscy by mnie kochali i byłbym królem. Czy kubki dobrze się sprzedają? Nic tak nie pobudza jak kawa wylana na klawiaturę. Długo mam jeszcze stać jak ten debil? Tak naprawdę to jedno z moich marzeń, które się spełniło. Jestem mega z tego zadowolony. Sprzedaż fajna, jest okej. Zapraszam na vlog mateuszkapsel.pl, jakby ktoś nie wiedział. Tam są kubki, koszulki, gadżety moje i tak dalej, nie? Dzięki wam przede wszystkim za każdą subskrypcję, za każde wyświetlenie, za każdą łapkę w górę, za każdego maila, za każdą interakcję. Jest mi niezmiernie miło, że co czwartek mogę gościć w waszych domach i sprawiać, że się uśmiechacie. I to tak naprawdę jest mega motywacją do działania. To sprawia, że chce mi się codziennie wstawać, że praca, którą wykonuję tutaj dla was, przynosi efekty. Przynosi to, że wy co czwartek macie fajne miny i jest fajnie i poprawiam wam humor. Dzięki wam serdeczne za to. Mam nadzieję, że kolejne 50 tysięcy subskrypcji w troszeczkę szybszym tempie niż te 3 lata. Niemniej jednak dzięki wam serdeczne i pamiętajcie, żeby być pozytywnie pozytywnym, żeby się uśmiechać kiedy tylko możemy, żeby dawać pozytywną energię innym ludziom. Ja wam serdecznie dziękuję, trzymajcie i się nie opuszczajcie. Do zobaczenia w środę na premierze odcinka czwartkowego, no i w czwartek na premierze na YouTubie nowego odcinka, a słuchajcie, popłakałem się jak go montowałem, także jest naprawdę fajny. Także do zobaczenia, trzymajcie się, nie puszczajcie, na razie.